Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gry Stalker Czyste Niebo. Ja jestem Reefers i zapraszam Was do świata Zony. Moi drodzy, ostatnio zakończyliśmy tutaj właśnie świeżo po dotarciu do Limańska. Można powiedzieć, że oszczędziliśmy dwóch bandziorów. Chcę wam ich pokazać, mam nadzieję, że będzie ich widać. O, właśnie sobie idą w długą. Niestety tam jest oddział czystego nieba, więc nie daję gwarancji, że to przeżyją. A co to jest tutaj właściwie? O, jakiś karabin. Ej, on ma lunetę! O nie, luneta by mi się bardzo przydała. I to jest jeszcze jakiś ulepszony. Zaraz, moment. No nie no, mój ma zdecydowanie lepsze. Szybkostrzelność, celownik optyczny. Celownik zaraz zdejmiemy. O, już jest trochę lepiej. No proszę, kurde, dobra, zakładamy to. Rozładuj, wyrzuć. No nie gadaj, że nie... Okej, dobra, już wiem, o co chodzi. On po prostu ma jakieś przyłącze, gdzie można załączyć celownik optyczny. Ale lipa. Kurde, ten ma zdecydowanie lepszą szybkostrzelność. Stan. Ale nie, on ma lepszą celność. Dobra, nieważne. Lecimy. Tak, niestety jest noc. Wydaje mi się, że chyba sam pójdę, bo tutaj chłopaki stoją i nic nie robią. Tutaj jest jakaś zasadzka, którą właśnie... Hej. No, celownik daje wiele do życzenia. I teraz pytanie, co to jest za zasadzka? No bo wiem, widzę, że oni tutaj są. Aha, dobra, okej, już widzę, co to za zasadzka. Już, dobra, przestałem krwawić. Była tylko jedna mina, rozumiem. Dobra. Aha! Śpi. Wow, nie śpisz jeszcze. Dobra. No za dnia trochę gorzej, znaczy w nocy jest trochę gorzej, nie? No dali, wychyl się, widzę cię. Okej. Ej, tam ktoś jest. O, neutralny. Dobra, zapiszę sobie. Chodź tu, najemniku, wprowadzę cię w sytuację i nie wychylaj się. Stary, co tam? Jak śliwka w gówno. Odchodzi tu normalna wojna. Na balkonie w budynku po lewej jest gniazdo KM-ów. Nie szczędzą amunicji, jesteśmy przygwożdżeni. Jeśli uda nam się załatwić operatora KM-u, będziemy mogli przejść dalej. Odwrócę jego uwagę, a ty wejdź do budynku i zajmij się tym KM-em. Ruszaj, najemniku. Dobra, lecę. Lecę, 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 lecę i... O, te drzwi są zamknięte, jak ja mam się tam dostać? O, siema. O, tam jest ten gościu. Aj, 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 aj. Dobra, ostrożnie, żeby mnie kurde nic tu nie piokieryszowało. Ja sobie zapiszę. A uda się na przykład granatę im tam rzucić? Wow! Au! O szkurde, te rzucanie granatów jest straszne tutaj. Chyba jeszcze ich tam trochę jest, ale... Ach, CKM przeżył. Kurde, jakby się udało tam wrzucić. Oż kurde, motyla noga, no. Dobra,
Nieważne. Chyba musimy iść tędy. Oj. Kurde, tu radiacja. Dobra. Trzeba zapisać. No dalej, pokaż się. Show yourself. Strasznie mało amunicji mam. Jestem przekonany, że tu jest jeden gość. O, właśnie. Dobra, położył się. Uff! Chyba słyszę ich, ale gdzie oni są? Chyba, że to do góry. O, siema. Nie widział mnie chyba. O, masz trochę tej amunicji, to dobrze. Tu jest spokój. Dobra, może najpierw postaram się ich tutaj pozbyć. Dobra, czysto. Czysto. O! Ogólnie paru tu położył. Kapitan Sierow, przywódca oddziału Czyste Niebo. Zbliżamy się do eliminowania. Trzymaj się najmniej dotrzyj, nadchodzi zapoznać się z sytuacją. Fantastycznie. Fantastycznie. Dobra. Tu widzę, że chłopaki już się poskładali. Kurde, co chwilę jakaś radiacja jest, cholera. Panie, bieraj mi to, kurde. Szybko. Tylko teraz jest jeden szkopuł. Ładowanie trwa 20 lat. O, dobrze, że mogę przeszukiwać ciała i ładując granatnik. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy jeszcze. O, widziałem bandaż. Bandaż się przyda. Tam jeszcze były skrzynie. Te tutaj. Trzeba do nich zajrzeć. O, właśnie, może dlatego nawet, chociaż... O kurde, jakie... Trochę amunicji, bandaże. A znowu amunicja. To ja sobie może zapiszę, tak będzie lepiej. Okej, dobra. Teren czysty. Czy ja tutaj was wszystkich przejrzałem? Chyba nie. No tą amunicję bym chciał zabrać. O, jedzenie. Oni się z kimś tam nawalają, czy co? The fuck? Co ty tu robisz? Kurde, on do nich nawalał, oni nic. No jednak to są skrypty, nie? Głębiej do miasta. Nasi chłopcy utknęli przy kanale za placem. Idziemy im z pomocą. Wyglądasz, jakbyś potrafił sobie radzić. Dołącz do nas, a wszystkim będzie łatwiej. Szybciej. No, lecimy. Po to mam granatnik. Szybciej. Szybciej. Ej, to była flara? Ale posuń się. O kurde, zaraz zginę. Uciekaj. Uf. Muszę poczekać niestety. No trochę kurde mnie pokiereszowali. Trzeba przeładować. Jakie kurde wyrazy. Nieładnie.
Uff, trochę wyżej. Trochę niżej. O, zachyli się. Dupek się podkopał, trzymaj granat. Kurde, jeszcze tutaj. Ach, chyba muszę wybrać inną broń jednak z celownikiem, bo przecież kurde nie radzę. Już? Ej, chyba już. Co to w ogóle jest? No to jest flara. Normalnie flarę ostrzegawczą zapadali. Powiem wam, że ten granatnik jest średni. Wywalę go. Jeszcze te granatniki. Chyba wszystkich załatwiliśmy. Tak? Wszystkich? No to fantastycznie. No to lecimy dalej. Chyba, że zaraz mi coś jeszcze tutaj wyskoczy. Trochę ciałek. Trzeba ich pozbierać. O, nigdy nie pogardzę szynką. Ty, ale było kurde gdzieś wejście. To oni byli gdzieś do góry, prawda? Oj, broń się zacięła. Apteczka, dobrze, fantastycznie. Pomyślałem, że będzie można wejść gdzieś do góry, ale to jednak nic z tego. Ta flara, tą flarę cały czas puszczają z tego co widzę. Tutaj nikogo więcej nie ma. No i tam jest sporo ciał. Dobra, ja sobie zapiszę, bo nie wiem co tutaj się dzieje. Wow! Wolnościowcy. Oj, grę przycięło. To trochę tak... tak dziwnie. Co? Oła! Wow! Złażą się ze wszystkich stron. Najemników, podążaj z... Co mam zrobić? O nie wiem. Wow, wow, wow! Dobra, pokazuje mi, że chyba mam uciekać stąd. Cholera. Cholera. Szybko! Zdejmij korale, mamy. Co dalej? Co dalej? On coś mówił, że mam stąd zwijać. Kurde, czy ja mam tutaj iść? No pokazuje mi niby do celu. Kurde, ale trzeba przyznać, że puszczenie tej flary, która rozświetla tutaj tą okolicę, no, mega fajny efekt. Dobra. No to idziemy tutaj w takim razie. Chłopaków niestety zostawiam, ale oni sobie poradzą. Poradzą sobie na pewno. Coś mnie tutaj radiacuje mnie tu. Niestety nie mam nic takiego, co by mnie... Promieniowanie plus 3. Tak, wszystko mi tutaj daje promieniowanie. No i trochę mi życia schodzi. Dobra, gdzie ja tutaj mam iść? Gdzieś tutaj. Różku mostowi kanałem. Odszukaj dowódcę grupy. Dobra, znalazłem. O kurde, kolejny... Kolejny jakiś opór tutaj jest. Jesteśmy tu po uszy w gównie. Przeciwnik jest w budynku po drugiej stronie kanału i strzela do nas jak do kaczek. Lebiediew rozkazał nam zająć most. Musimy oczyścić ten budynek. Jest w budynku po drugiej stronie. Jesteśmy tu łatwym celem. Nie ma sensu atakować. Zginiemy na marne. Odwrócimy uwagę, żebyś mógł przebiegać od osłony i do samego budynku. Jak tam będziesz, wiesz co robić. Zabij gnoje obsługującego KM. Te dupki dojdą. Oddział, osłaniać najemnika. Ognia. Wow, ale ich tu jest! Tej, to są wojskowi? Krzyżka. O! Oż kurde, tu wszędzie radiacja jest. Chłopak
chłopaki, pomóżcie mi! Oż kurde, to nie będzie dobre. Dobra. O. Nie, dobra. Ojku, dobra. Ostatni zapis. Lecimy, kurde. No tak trochę średnio, bo tam nie miałem gdzie się schować, a ten gościu non-stop do mnie strzelał. Jeszcze, kurde, szyszkami mnie zarzucali. To może wezmę jednak inną broń. Lepiej nie mogłeś trafić, najemniku, bo tkwiliśmy tu po uszy w kurde. Przeciwnik jest w budynku po drugiej stronie kanału i strzela do nas jak do kaczek. Lebediew rozkazał nam zająć most. Musimy oczyścić i zabezpieczyć ten budynek za wszelką cenę. Wróg jest w budynku po drugiej stronie. Jesteśmy tu łatwym celem. Nie ma sensu atakować. Zginiemy na marne. Odwrócimy ich uwagę, żebyś mógł przebiegać od osłony do osłony i do samego budynku. Jak tam będziesz, to wiesz co robić. Zabij gnoja obsługującego KM. Te dupki dość już narobiły nam szkód. Oddział, osłaniać najemnika. Ognia. Dobra, zapisz. Lecę! Dobra, tym razem polecimy w drugą stronę. Może tutaj nie będzie tak radiacji. Oj, 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 oj. Dobranoc. Uff. Dobra, trzeba zapisać. Już kurde, dostał i nie padł, no. Oj, coś się chyba im ze skryptami posypało, bo nie wiedzą co się dzieje. Ci tam do nich strzelają, a oni nic. Dobra, jacyś się odpalili, widzę. Ej, ale oni chyba nie wiedzą, że to ja tutaj jestem, bo niby się ukrywają, ale widzicie to? Dobra, zapiszę i lecimy tutaj na nich. O, chyba się odpalili. No dalej. No mama ci tutaj nie pomoże. No już kurde, amunicja. Dobra, padł. Ale wydaje mi się, że to jeszcze nie koniec. No, słyszę ich. Wszyscy. Nie chciałbym dostać po prostu takich chamskich pleców, wiecie o co chodzi. Szkurde. Myślałem, że to granat. Nie no, nasi podchodzą, czyli chyba teren już jest czysty. Czy nasi? No podchodzą tutaj, o. Dobra. No trochę ich tutaj leży. No nie ma już nikogo, dobrze. Proszę, apteczka wojskowa. Biorę ją. Dobrze widziałem. Ach, to tylko w jednej coś było, dobrze. Siemanko. Co, idziemy dalej, nie? Tutaj nie. Kurde, przez chwilę radiacja mnie zżerała.
Coś mi tak świta, gdzie ja jeszcze mam iść i obawiam się, że będę musiał iść przez takie jedno głupie miejsce. Czy to jest po drugiej stronie, czy tutaj? To chyba nie jest warte tego. Dobra, lecimy do celu. Mam nadzieję, że zaraz mnie tutaj ktoś nie zaskoczy. Ja sobie tylko zobaczę tak. Zrzucę okiem, czy jest jakaś. Nie. Ach, tu jest zamknięte, dobrze. Tutaj żadnych artefaktów nie ma. Podejrzewam, że nie mogę wchodzić w te anomalie. Jak nie ma, to nie ma. Idziemy dalej. O, właśnie tutaj. No podejrzewam, że jak ja bym w to wszedł, to musiałbym wczytać grę. No dawaj. No właśnie, dokładnie z gammy wiem, co to jest za miejsce i mam tylko nadzieję, że nie będę musiał... Okej, dobra, już wiem. Będziemy tutaj mieć towarzystwo. I to całkiem spore. Postaram się ich zdjąć najwięcej jak się tylko da, tylko że oni zaraz zaczną mnie zarzucać szyszkami, więc będzie tutaj bombowa atmosfera, że tak powiem, wybuchowa. O, ktoś mi tu mignął. Tam jakiś strzał widziałem, ale nic poza tym. O, 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 granaty. Kurde. O szkurde, znowu granaty. Dobrze, że zaczyna się przejaśniać. Zaraz będzie jaśniej trochę. O, tu jesteś. Ale... Wow! O, Jesus. No to może być... To trochę potrwa pewnie. To trochę potrwa. Nie no, to było świetne, kurde. Już się cieszyłem, że go zdjąłem. A on mi, kurde, szyszkę rzucił. Aj, kurde, nie, czemu nie dostał? O, teraz chyba dostał. Strzałem granat. Dobra, uciekamy. O, byłyby dwa granaty nawet. Kurde, no hopy! Zapiszę sobie, bo tu... Dobrze! Kto następny? Zaraz będzie, użyj granatu! I kurde, i znowu pofrunę w siną dal.
Oj. O, leci już granat. Jak taki dzieciaczek, kurde, uciekam na lewo i prawo. Ale się wkurzyli. O! Oła! Damn it. Czy pogoda się popsuła? Kurde, chyba powiedział użyj granatu. No nie pierdzielą się w tańcu, to trzeba im przyznać. Granatów mają co niemiara. Kurde! Ja ich ledwo widzę. Osz! Kurde, no nie widzę ich. No zwyczajnie ich nie widzę. Wiem, że tutaj jeden wali. O, to było najgorsze, co mogłem zrobić, kurczę. Nie mogłem do nich podejść i... Znowu oberwałem w garnek. Nie mam jakich tam podejść, kurczę. O chłopy, no dajcie się spokój, kurde, to przecież, kurde... Oh, damn it! Tam gdzieś jest i ja go nie widzę, a on mnie widzi. I zarzucają mnie granatami. Kurde. Ej. No niektórzy, wiadomo, no jest łatwiej, bo niektórzy mają latarki, inni nie. Ja akurat tymi z... No dobra, i znowu dostałem w bułę. Ha! Muszę tutaj coś z tym zrobić, bo przecież... O! Dobra, może w ten sposób. Masz ring!
Dłużej, Ketine! Ty trup, mużyk! Aj! Kurde, któryś dostał, bo nie wiem nawet. Uff. Przeładować. Tam gdzieś jeszcze jakiś łazi. Aj. Kurde, więcej ich tam nie było? Nie mogłem go trafić. Tam gdzieś kurde z tyłu są. Ojejku! Tak jak broń była celna, łącznie ze mną, to ten magazynek był straszny. Noż, kurde. Ej, dostał. Na fuksie, ale dostał. Wow. No muszę przejść jeszcze przez te ich tutaj terytorium. Kurde. Dobra, dostał. Jeszcze ktoś tam jest. Kurde, radiacja z jednej, z drugiej. Ojej. No nie no, muszę zażyć apteczkę. Kurde, jeszcze 7 tutaj jest? No dajcie spokój, miejcie litość. Noż. Obawiam się, że zaraz dostanę takiego gonga. Chociaż nie słyszę nikogo, więc może to już... Nie na pok- Ej! Ej, chyba zapomnieli o mnie. No trochę zaszwankowała tutaj sztuczna inteligencja z tego co widzę. Bo już o mnie zapomnieli. No i dobrze, kurde, przynajmniej mogę ze spokojem sobie tutaj przepatrzeć.
Ja nie, no wygląda na to, że jest czysto. Aha, dobrze. To ty tutaj skomlałeś, kurczę. No sorry, no... Tutaj chyba nic nie znajdę. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie wszedł tutaj jeszcze na górę. No pokazuję niby czterech, chociaż widzę tutaj na radarze, że... To są chyba moi. O, mamy skrzynki. Nic. O, chociaż jedna apteczka wojskowa, dobrze. Bandaże, dobra, tutaj do snajperki i jeszcze tutaj jedna skrzynka jest. A niepokoi mnie to, że ta broń się tak zacina. Okej. Wydawało mi się, że kogoś słyszałem, ale to chyba mi się tylko wydawało. Dobra. Przejście jest tutaj, jeśli dobrze pamiętam. Tak, zgadza się. Hyc. I hyc. Idziemy tutaj do oddziału chłopaków. Hej, najemniku. Dobrze cię widzieć. Wyjście z Limańska jest bardzo blisko, ale musimy mieć się na baczności. Szybciej. No ogólnie fajnie by było, jakbyście mi pomogli, bo słyszeliście, że tam były strzały, a wy sobie tutaj staliście i nie wiem, paliliście fajkę. Szybciej. Snajper na wieży, kryć się. Dobra, trzeba go zdjąć. Dostał czy nie dostał? Ty, chyba dostał. Te gnity postawiły ogrodzenie i podłączyły je do prądu. W mieście nie ma źródła prądu. To oznacza, że musi być tu gdzieś generator zasilający ogrodzenie. Kable prowadzą do budynku po prawej. Odwrócimy uwagę snajpera, żebyś mógł wejść do budynku instytutu i wyłączyć ten generator. No dobra. Ale snajper już chyba został zdjęty, z tego co wiem. Tak, już. W porządku, moi drodzy, ja się tutaj już z wami żegnam. Wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, by zostawić kciuka w górę, jeśli się odcinek spodobał. W sekcji komentarzy również zostawiam wam, jak i oczywiście przycisk subskrybuj. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Mówił Reefers. Bye.